Jaja w kuchni. Dobry wieczór Państwu, to są Jaja w kuchni, najbardziej tuściutka audycja w polskim eterze, w której rozmawiamy z ludźmi, którzy tworzą gastronomię oraz wszystko dookoła gastronomii. I dzisiaj wyjątkowa osoba mnie odwiedziła, która teraz bardzo się śmieje z tego, że ja podobno do mikrofonu mówię inaczej niż kiedy sobie jemy tutaj delicje podczas nagrywania zapowiedzi całej tej naszej fantastycznej rozmowy. Marta Markiewicz, reprezentująca Sober Rave, reprezentująca fantastyczny kanał czy konto na TikToku, nie wiem jak to się mówi. Content. Content, no dobrze, profesjonalnie. Tak. Profesjonalnie. Kontenciara. mówiąca na TikToku, bo no wiecie, no, kiedy TikTok się zaczął, to ja tam trafiałem na porozbierane nastolatki i meneli bez zębów. A potem nagle... Content dostosowuje się do człowieka, właśnie, wiesz. No właśnie, i potem nagle trafiłem na content, który ty robisz. Content, który robi gość, o którym rozmawialiśmy. Przypomnisz, jak się nazywa ten ojciec z TikToka, ten mordeczko. Bo wiesz, to się wszystko przewija. Ja na to alkoholik nie... z TikToka. Tak jest. Jest to generalnie podany w tej TikTokowej formie przekaz o tym, że życie w trzeźwości jest możliwe, jak do tego dojść i tak dalej, że to nie jest... bo jest w jakimś sensie jakaś taka luka. Nie mamy tego za bardzo w serialach, nie mamy tego za bardzo w przekazie. Raczej w muzyce to mamy szpanujących chłopców z wypożyczonymi samochodami i o tym, że nie mam zamiaru się smucić, tylko coś tam, to co najlepsze, albo jeszcze... ktoś piszczy, że będzie pić Bacardi ze szklanki, no? A tutaj nagle w tej formie jest podane to, że życie w trzeźwości jest możliwe i nawet można się bawić. I do tego chciałem właśnie nawiązać, bo widzę, że ty już się wyrywasz. Tak, 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 bardzo. Sober Rave. Czyli trzeźwe imprezy, które organizujesz. Tak. Tak, znaczy mi w ogóle zależy na tym, żeby kłaść nacisk na to, że w trzeźwości jest miło, bo tak jak mówisz, w mediach, w filmach, w serialach są jakby takie dwie skrajności pokazane. Albo, że alkohol i inne substancje są super fajne w takiej otoczce zajebistości, ładnej grafiki i obrazu, albo filmy i seriale o totalnym upadku, tak? I o tym, że jakby nie ma nic poza tym. A to nie do końca wygląda tak, to nie jest czarno-białe. No i dlatego też powstały imprezy, żeby dać, z początku okazję dla osób w trzeźwieniu uzależnionych, żeby mieli się gdzie pobawić. Teraz tą grupę docelową poszerzyliśmy o inne osoby niepijące, bo się okazało, że bardzo dużo osób nie pije i niekoniecznie to są osoby uzależnione. Na przykład sportowcy. Na przykład sportowcy. Albo na przykład... ci, co mają jakiegoś chyzia religijnego. Na przykład rodzice, którzy mają małe dzieci i muszą wrócić trzeźwi do domu. Osoby, które po prostu nie lubią innych pijanych ludzi. DDA, czyli dorosłe dzieci alkoholików, czy osoby biorące leki. Także ta grupa docelowa jest całkiem szeroka. Czy z tego można żartować? My mamy takie inside joke'i wśród osób uzależnionych. Nie to, że nie, natomiast... ale z czego? Z uzależnienia? Nie, bardziej z tych trzeźwych imprez, bo strasznie dużo osób zareagowało, i bardzo różnych. Od raperów z pierwszej dziesiątki Olisu, ludzi, którzy bardzo cię uwielbiają na przykład, bo też tacy się znaleźli z różnych miast Polski. Przez jakiś tam też po prostu moich znajomych, którzy mówią, trzeźwe imprezy? Co to jest? Wiesz co, ludzie nie wierzą. Ludzie nie wierzą. Wręcz mam takie komentarze od wielu, już coraz mniejszej grupy, ale od wielu ludzi, że no, skoro nie ma tam alkoholu, to są inne substancje na pewno, nie? Że w ogóle nie ma takiej wiary w to. I nie są to delicje. Nie mają takiej wiary, że może do jednego miejsca przyjść 200, bo my nie mówimy o grupie 15 osób w kawiarni, tak? 200 osób do klubu i się świetnie bawić. Na trzeźwo, zupełnie na trzeźwo. I no, teoretycznie ja nie wiem, no bo może ktoś jest pod wpływem jakiejś substancji, ale być
przyszedł na tą imprezę i był tam, to byś wiedział, że nie są trzeźwi, bo to jest, to czuć tą energię. To nawet jak barmani przychodzili z nami rozmawiać, to oni mówili, że oni to widzą, że jest zupełnie inne, zupełnie inne flow, tak? O tym będziemy rozmawiali przez najbliższą godzinę, a teraz krótki przerywnik muzyczny, zainspirowany tym, że okazuje się, że muzyka z gier bardzo dobrze na wszystkich działa, to teraz coś z jednej z najlepszych gier sprzed wielu, wielu lat, z gry, w którą ja grałem sam. Jazz Jack Rabbit. Dwójka. Dokładnie, drodzy Państwo, to była piosenka z Jazz Jack Rabbit, najfantastyczniejszej platformówki, która wyszła w roku 1994. Ja mniej więcej wtedy w nią grałem. Marta, która siedzi obok, mówi, że ona nie grała, ale na pewno zagra, pewnie gdzieś jest jakiś emulator. A my wracamy do rozmowy o Sober Rave, czyli o imprezach, które są na trzeźwo. Co się stanie, jeżeli ktoś nietrzeźwy tam się pojawi? A próbowali. Ale to zazwyczaj osoby, które po prostu słyszą muzykę i chcą wbić tak o z marszu na imprezę. Natomiast po prostu nie wpuszczamy, no. Okay. Nie rozumieją, nawet myślą, że jest tam, bo mu mówimy, że tam nie ma w sprzedaży alkoholu i więc mówią, że na pewno spod lady tam barmani sprzedają. Natomiast po prostu no, mamy taką władzę, że możemy nie wpuszczać. Czy to nie jest trigger pójście na imprezę dla osoby uzależnionej? Taki trigger, że to tak jak piwo bezalkoholowe może być triggerem, tak jak piosenki mogą być triggerami. No, jakiś czas temu nasz redakcyjny kolega Ten Typ MS mówił tutaj właśnie, że też gdzieś chodząc na terapię uzależnień rozmawiał o tym, że są piosenki, które kojarzą ci się z melanżem i po prostu w jakiś sposób odpalają. Nie jest tak, że to jest niebezpieczne? Może być niebezpieczne. Ja też odradzam trochę chodzenia na te imprezy osobom, które są na początku swojej drogi. Tam mogą być różne rzeczy triggerujące, bo nie tylko głośna muzyka, ale i bar, ale i moktajle, które mamy, czyli koktajle bezalkoholowe. Mamy również, zdarza się, piwo bezalkoholowe. Także tak, to jakby osoba musi sama ocenić, czy może na taką imprezę iść, czy nie. Natomiast my... te imprezy nie są tylko dla osób uzależnionych. One są dla wszystkich osób, które tego wieczoru nie chcą pić. Okay. Dlatego też nie ograniczamy się w jakichś innych możliwościach. Ale dotychczas nie było z tym problemu i nie słyszeliśmy żadnych negatywnych opinii, także myślę, że jest okej. I cała ta otoczka trzeźwa jest wystarczająca, żeby było okej. Natomiast jeśli chodzi o te osoby na początku swojej drogi, no to rzeczywiście...
No, do przemyślenia. Do przemyślenia, ładnie powiedziane. Jecie coś tam? Zależy jakie miejsce, ale tak. Jest, normalnie przygotowujemy menu, takie oddzielne, w którym mamy zdjęcia moktajli, skład i też szkło, w którym jest to podawane, żeby osoby wiedziały, co może ich triggerować, a co nie. I do tego najczęściej, jak robiliśmy, nie wiem, czy tutaj mogę podawać nazwę lokali. Pewnie. No to jak robiliśmy w K-barze, to mieliśmy hot dogi koreańskie. Także to wszystko zależy od miejsca, tak, w którym robimy imprezę. Na markecie mieliśmy od nich pyszne, naprawdę pyszne jedzenie. No, oni mają tak wspaniałe jedzenie, także naprawdę zachęcam do pójścia. No dobrze, to co? D'Angelo, teraz będzie, zrobi się miło, dopóki nie dojdziemy do refrenu. Yeah.
Za nami D'Angelo w pięknej piosence o wielkiej miłości. Marta Markiewicz cały czas z nami. Rozmawialiśmy o Sober Rave, to teraz może powiedzmy o tym, dlaczego ludzie cię poznają na ulicy. Dlaczego ludzie mnie poznają na ulicy? Jesteś bardzo popularna. Nie wiem, czy bardzo, natomiast ja się idealnie wstrzeliłam w moment TikToka i byłam pierwszą twórczynią w Polsce, która zaczęła mówić o uzależnieniu, więc myślę, że to jest tego kwestia. No, a potem robić inne rzeczy typu imprezy i zaczęłam po prostu być zapraszana do różnych właśnie audycji, różne wywiady. Telewizje śniadaniowe, dokładnie. I tam różne ciekawe rzeczy się z tego wykluły, ale chciałem jeszcze o tym TikToku powiedzieć, bo może, i to jest właśnie to, o czym rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, czy powinnaś sobie ujednolicić branding, bo na Instagramie jesteś jako tylko prestiż się liczy. Nie mów tego głośno. I najlepsze jest to, że żeby cię wpisać, prawdopodobnie masz jakiś rodzaj shadowbana, bo różne dzbany różnie się zachowują, tak samo jak Mike Life Harder nie można czasem znaleźć i tak dalej. No, różnie jest. Rosyjska agentura się na social mediach zna i wszystko, co jest fajne, bardzo chętnie banują. I teraz tak, tam zanim się wpisze tylko prestiż się liczy, to pojawiają się konta o prestiżu. Wow! Z dolarami. Wow! Tymczasem na TikToku, o którym zaczęliśmy rozmawiać, jesteś jako mnie też to boli. Skąd w ogóle ten pomysł na taką nazwę? No i 2 miliony polubień. Mm-hmm. Zazdro. To było takie hasło, które było napisane gdzieś na murach. Aha. Miałam je za 3 razy i bardzo te 3 razy przykuło to moją uwagę i sobie pomyślałam, że to jest świetna nazwa, ponieważ ja mówię o rzeczach, które dotyczą bardzo wielu osób. I mam tą umiejętność dzielenia się rzeczami ciężkimi, wstydliwymi, lękami. I bardzo dużo osób się po prostu ze mną utożsamia. Więc mam ochotę powiedzieć tobie, komuś, jakby mnie też to boli. Ja mam to samo, tak? No jednak uzależnienie to jest to jest choroba samotności. No. Także ja mówię ludziom, że no nie jesteście sami, że mamy pewnie wiele wspólnych cech, historii, sytuacji. No i nie są to nie są heheszki TikTokowe, to nie są jakieś takie, chociaż też widzę, że czasem zdarza ci się używać trendów, muzyczek, jakichś tam takich rzeczy, no to jest jednak wpisanie się w jakąś konwencję, ale to jest naprawdę zaskakujące, że można w medium, które jest, jakby nie patrzeć, powołane do życia przez chińskich komunistów, żeby zniszczyć zachodnią młodzież, i naprawdę da się tam zrobić coś, co naprawdę pomaga ludziom. Ludzie do ciebie piszą, że to im pomaga, że to jest ważne. Piszą do mnie i na Instagramie, piszą do mnie na Facebooku, piszą do mnie na TikToku, znaczy na TikToku akurat w komentarzach, ale tak, dosyć dużo osób. I Zazwyczaj rozmawiam, natomiast jakby ja nie jestem też terapeutą, chciałam to podkreślić. Właśnie chciałem to ubrać w słowa w taki sposób, żeby troszeczkę nie zabrzmiało źle, bo przypomniał mi się ten cały problem z mamą ginekolog, która miała, czy nadal ma gigantyczny fanbase, który jest czymś na... troszeczkę na zasadzie kultu już w pewnym momencie i zrobiła bardzo dużo fajnych rzeczy, ale później, kiedy pojawiły się historie takie, że mama ginekolog nie jest lekarką, później była, teraz jest imba, że przyjmuje poza kolejką swoje koleżanki w gabinecie, który jest w szpitalu na NFZ i już nawet Ministerstwo Zdrowia w to wchodzi, bo przecież, przecież wiadomo, że zwęszyli, że jest to nośny temat. Nie jest tak, że to może trochę szkodzić też? Nie boisz się tego? Jedyne, co ja robię, to dzielę się swoim doświadczeniem i mówię, co można z tym zrobić, czyli gdzie iść, czy na terapię, czy na grupy samopomocowe. Jakby próbuję nakierować osobę, żeby poszła i zgłosiła się albo do profesjonalistów, albo do grup samopomocowych złożonych z osób uzależnionych. Ja raczej nie radzę,
Psychoedukacja, o której mówię, to są jakby podstawy terapii uzależnień. To nie ma w tym raczej żadnych takich teorii moich i doradzania. Także ja bardzo o to dbam. Bardzo dbam o spójność, bardzo dbam o to właśnie, żeby kogoś nie skrzywdzić, żeby te osoby też same podjęły decyzję, co chcą dalej robić z szeregu propozycji, które im daję. Ja zrobiłam roczny kurs na asystenta zdrowienia. Chciałabym wdrożyć to w swoje życie, natomiast asystent zdrowienia działa z profesjonalistami. Czyli ja jestem osobą, która mówi o swoim doświadczeniu, przekazuje jakby swój element życia, no ale jednak wsparciem są profesjonaliści, więc jakby ja samowoli gdzieś tam nie chcę tutaj... A czy profesjonaliści szanują twój wkład w te... Znaczy, ja w ogóle słyszę... Wiesz co, boję się, jak... wiesz co, zazwyczaj rozmawiam tutaj z ludźmi, którzy smażą kotlety i teraz mam wrażenie, że w końcu mamy poważny temat i boję się, że powiem coś głupiego, no. No mów głupoty, jakby mi to nie przeszkadza. Mów głupoty, dojdziemy do jakiegoś porozumienia na pewno. Słuchaj... słyszałam, że profesjonaliści też mój kanał polecają. Nie wiem na jaką skalę, parę razy tak słyszałam, ale jakby chyba ja się na tym nie skupiam. No, taką moją grupą docelową są osoby uzależnione. Profesjonaliści to profesjonaliści. Mam znajomych, z którymi też dzielę się swoimi materiałami po to właśnie, żeby mnie nakierowali, żeby poprawili, żeby dali wskazówki. Także no jakby opieram się też na wiedzy osób, które mają szerszą tą wiedzę. To ja będę zbierał teraz myśli, a pan Maciej Zło, który siedzi tutaj i zastanawia się, czy grać te piosenki, czy nie grać, to nam włączy Dilated Peoples. Platform sound. Watch the stormtrooper swarm. The Death Star's more than the devilish dawn. It's where evil and the Force manifest their form. It's no good without bad and no night without one. It's relativity, balance, stability. It's creativity, talents, ability. Rock a shift the modes of the wizard and the warrior. Hip hop up and move to strike like a lawyer. Quick to be like fuck a rapper after what I'm after. Friendly how you front but behind me talking backwards. Basically I'm down to build but stay ready for battle. Plus most to go in. Cattle, the catalyst, never rock the mic in vain. Energy ain't created or destroyed, it's changed. The dilated people hit you with the big bang. And theories that the red ship couldn't explain. The platform. Hey yo, the platform takes respect to perfect the art form. In times of battle, while rappers get their hearts torn. Takes respect to perfect the art form. At times of battleground, but rappers get their hearts torn. Cause when I step off, then step back on to sing, you'll never catch me preaching what I'm not practicing. World War II platform, the illest flows. I know my hunger's real, I still get nauseous at shows. My motto, I didn't write, but this I quote. It ain't where you put your words, it's where you don't. End quote. And with this in mind, yo, I bring flows more rare than black quarterbacks. I never got sacked to push 10 yards back. We could go rhyme for rhyme, line for line, or track for track. And after that, the crowd will react to the future we are. The magnetic attract. 2020, confusing, no doubt. I catch the story of your life on VH1, where are they now? And as for mine, I'll be 60 in my prime. Still science and theories are dropping rhymes on time. Yo, platform. Yo, the platform takes respect to perfect the art form. At times of battleground where rappers get their hearts torn. And yo, the platform takes respect to perfect the art form. At times of battleground where rappers get their hearts torn. Yo, I've seen apathy, met love and no hate. I'm heavy on the mic, can you handle the weight? Either you learn to adapt or you're sealing your fate. Only brave when you get more dusted than whole plate.
rockin' D&D with the alchemist and Babs. And after the lab, we send Ev to catch the cab. Platform troop, make moves and stay true. Rock steady Zulu, create to devastate crew. Yo, I platform my strategy, mix words with alchemy evidence. I won't get caught, shot on the balcony. Between you and I tell you here's the dip. Gun to your head, you're dead, point blank, I shape shift. That's right, study chemistry like Al. Life is your potential, or Steve Howe. I'm about to call it quits like too much way to break your rack now. The man will make you move, yo, so make you move a back out. Form. Takes respect to perfect the art form. At times of battleground where rappers get their hearts torn. This is the platform. Takes respect to perfect the art form. At times of battleground where rappers get their hearts torn. You wanna fight what? Yo, straight up their chest. Get the balls get free. Every word is heat. Start out. Jaja w kuchni na antenie Radia Campus. Dilated Peoples za nami, Marta Markiewicz przed nami. Powiedziałaś poza anteną, że nie lubisz greckiej kuchni. Cicho. To mówię Państwu, żebyście obserwowali, co się będzie działo w Salon de Grill, bo oczywiście Marek z Soula powiedział, zróbmy coś i wpadliśmy na super pomysł, żeby po raz kolejny zrobić moje słynne pita suflaki, więc Państwo, którzy lubią, niech obserwują, będę informował. A my wracamy do lekkiej rozmowy na poważne tematy. Dokładnie. Dobra, teraz tak, prowadzisz TikToka, na którym mówisz o TikToka, Instagrama i też po prostu robisz content na wiele platform. Masz bardzo duże zasięgi. Dostawałaś propozycję monetyzacji tych zasięgów? Nie. Czyli nie jest tak, że właśnie zastanawiałem się, czy marketerzy boją się, na przykład, nie wiem, żebyś zaczęła, no wiesz co, no 2 miliony polubień na TikToku, to jest pewnie w mediach sobie w jakiś sposób mogą to przeliczać, że na Instagramie te 2 miliony mają instagramowy ekwiwalent, powiedzmy, nie wiem, jakieś 100 tysięcy, ale nadal jednak to jest gigantyczny zasięg. I żebyś na przykład zareklamowała samochód. Wiesz co, Ja nie wiem, czy to jest bardzo gigantyczny zasięg. Ja myślę, że to dopiero będzie gigantyczny zasięg. Więc nie, raczej... Afirmacja. Afirmacja, ja wierzę w swoje siły, ja jestem bardzo uparta, także chcę też troszeczkę zmienić jakby koncept swojego TikToka i dopiero zobaczymy. Okay. Natomiast bardziej, wiesz co, TikTok też jest po to, żeby przedstawiać to, co robię, czyli na przykład imprezę. Uh-huh. Dostałam propozycję od Ośrodka Terapii Uzależnień Prywatnego, żeby wejść we współpracę. Także zapraszam osoby, ośrodki, jeśli ktoś by chciał wejść we współpracę, no to moje zasięgi jakby od tego też są, tak? I wiesz, no mam jakąś grupę docelową, otworzyłam sklep internetowy. No właśnie! Także sprzedaję, słuchajcie, skarpetki, kubki, zawieszki, niedługo będą, od razu teraz powiem, jak jeszcze nikt nie wie, ale tak, na maksa, bo już to... Kupuj skary! Tak, ja już teraz! Ja już to robiłam, więc robiłam takie produkcje, więc ja się na maksa jaram. Uh-huh. Będą czapki z różnymi hasłami trzeźwościowymi, także soberave.pl, zapraszam. No dobra, może nikt nie powie, że to kryptoreklama. To jest absolutnie kryptoreklama. No dobrze, ale bo właśnie to jest tak, że
Dla ludzi, którzy nie wiedzą, to tak naprawdę to jest strasznie dużo czasu, chociaż strasznie dużo czasu zajmuje robienie takiego kontentu. No to jest, można się w tym wyspecjalizować i robić rzeczy szybko, ale to się skraca z 6 godzin do 2 na przykład, nie? No tak, dlatego ta nowa moja koncepcja, no to będzie jeszcze więcej czasu. Chciałabym się po prostu to robić może trochę bardziej profesjonalnie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No taką lampkę potrzebujesz za 50 zł. Tak, na przykład, ale tak. To jest jednak sporo czasu. Pewnie, dokładnie, że tak. No i teraz właśnie, czy rozwiązaniem jest robienie eventów, bo trochę chcę odwrócić to pytanie, czy nie uważasz, że gdybyś nagle zaczęła na tym koncie reklamować, tak jak mówię, samochody, czy nie wiem, odżywki, jedzenie, diety, wszystkie te rzeczy, czy kliniki właśnie też, ale normalnie, komercyjnie, czy nie uważasz, że to troszeczkę by spowodowało, że nie byłabyś traktowana poważnie? Że się sprzedałaś? Wiesz co, to bardzo zależy, co by to było. Bardzo zależy, ja bardzo tego pilnuję i jakby jakość moich działań, moim zdaniem, no dbam o jakość swoich działań bardzo i mnie nie ma wszędzie. Znaczy ja nie wchodzę we współpracę z każdym, kto się nawinie, nawet jeśli chodzi o wybór lokali. To nie jest takie, tak. To nie jest takie proste, ale no zobaczymy, jak to będzie, nie? No tak, Mam nadzieję, że nie będzie takiej opinii, bo jednak wolę z czegoś zrezygnować niż zrobić coś głupiego. Okej, okay. No wiesz co, no rozmawialiśmy też o tym jakiś czas temu, o natłoku pompowania przekazu związanego z alkoholem, a także z papierosami na przykład, bo też są sposoby na to, żeby reklamować. No wiesz co, ja nie ukrywam, że przez 3 lata pracowałem dla międzynarodowego koncernu produkującego i dystrybuującego alkohol i w zasadzie dlatego przeniosłem się 10 lat temu z Wrocławia do Warszawy. No właśnie i tutaj mamy to. Pisały do nas marki alkoholowe, które również wydają alkohol w formie bezalkoholowej, tak. Ale nie weszłyśmy we współpracę, bo uważamy, że jest to u nas zbędne, nawet jeżeli by nam dali jakąś solidną kwotę. Nie ma takiej opcji. No właśnie, no bo to znaczy, oczywiste jest to, że wszystkie bezalkoholowe produkty robione przez firmy produkujące alkohol są po to, żeby obejść zakaz promowania. No, gin 0% jest po to, żeby reklamować ten gin, który ma 40% i tak dalej, piwo i tak dalej. No, firma produkująca kabanosy sprzedaje kabanosy roślinne. No naprawdę trzeba być niezłym kasztanem, żeby to jeść. No kurczę. No, no wiesz co, no właśnie. Znaczy, no, ja wychodzę z założenia, że jeżeli naszą przodującą marką byłaby marka ginu alkoholowego, ale w formie bezalkoholowej, to jest w dalszym ciągu promocja alkoholu, no jakby umówmy się, dlatego weszłyśmy we współpracę z Fritz Colą. Okej, okay. Czyli, tak. Czyli kolą, która jest powiedzmy mniejszym korpo niż duża kola amerykańska. Dokładnie. I co? 0% też? No, Fritz Cola jest po prostu napojem, która... No, Fritz Cola jest napojem, która nie kojarzy się raczej z procentami. Mają bardzo fajną ekipę, bo my też współpracujemy tylko i wyłącznie z fajnymi ludźmi. Tak, no jednak ta jakość pracy dla nas bardzo się liczy, więc współpracujemy z bardzo fajnymi ludźmi, z bardzo fajną ekipą. No, jeżeli mamy do wyboru markę, która ma dużo kapuchy, ale jest jakby brandem alkoholowym. Albo około alkoholowe, a super fajną ekipę Fritz Coli, która nam zaoferuje trochę mniej, ale mają super fajnych ludzi, no to my wybieramy Fritz Colę zdecydowanie. Super, to jest w ogóle etyczny biznes, można powiedzieć. Na tyle. Ile biznes może być etyczny. A nie jest tak, że troszeczkę chcą się wszyscy wybielić, przykleić się do was i się wybielić, że... No bo jednak, no nie udawajmy, no Fritz Cola jest dostępna głównie w barach, w których jest alkohol, bo głównie w barach jest alkohol. Nie jest tak, że obawiacie się, że to trzeba tak obejrzeć z każdej strony, żeby zobaczyć, czy to nie ma tam po prostu cynizmu?
Wiesz co, nie wiem, no my też umawiamy się na rozmowę z tymi ludźmi, my wyczuwamy mniej więcej, jacy ci ludzie są, z którymi idziemy we współpracę, także nie wiem, chyba aż tak się nie doszukujemy, to jest kwestia też, myślę, intuicji. Właśnie, ważne słowo. To niech intuicja was nie zwiedzie, przypomnijcie sobie, jak robiliście kombosy w Tony Hawk'u przy tej piosence. Everything on my side is looking alright. It's the high power, original B-boy, traditional raw bass material, Brooklyn individual, true grand imperial. You're hearing on your stereo, transcribed alive, the most deaf initial. Sit back and listen, you ain't in no position to deal with my conditional. Mentally and physical strength is indivisible. Crews becoming pitiful, speech be sound a typical downfall. Eventual, I'm not feeling you. Don't know what your label's telling you, or what magic beans they selling you. I can't flow, you can't though. Example of a cat who just a modern day sample. Who be bitching out to A&R demand, so you could collect your little petty cats advance. Ho, you knock me and sloppy, but not me. I'm I-N-D-E-P-E-N-D-E-N-T. It was a jam, I was sitting and the party was shaking, and the bottles was popping, and the breakers was breaking, and it won't be long to everybody know that. I'm the injured, I'm hot to death, I'm foul, plus I'm winning, you think I shot the ref? Rock a vest if you out of tone speaking, cause I'm right there like nightmares, I catch them C's while they sleeping, I'm back, these rap cats is wildin', got them in the studio popping values, remastering they album, I'm about to re-up and restructure the case, you stuck, you about to get rearranged and replaced, I got plans for this rap game, put your head in the toilet and look son, if you think my shit didn't change, my shit is out of your range, rip you out of your frame, cop your tape, and the next day, copped an exchange. If you ain't rockin' raw, what you rockin' for? Without heat, y'all MCs ain't hot no more. So for you lame cats trying to put your hit out, try rockin' back and forth, it might be easy to get your shit out. It was a jam at the center and the party was shaking, and the poppers was poppin' and the breakers was breakin', and it won't be long to everybody know that B-Boys rock. I'm Jedi Master, Mace Windu. What you been through? Keep MC's head wrapped like Erykah Badu. Hip hop's Cleon Jones when Eon Jones whack its MCs. We pee on those. No need to impede the high and mighty Misty. That shit would be as ignorant as Jimmy the Greek. Claiming they Godzilla when they really got Zuki. Got a mill from Charlie Brown when I kidnapped Snoopy. Eon, stellar performance, Nate Ordnance, Rob Menace, the verse of verbal nuisance in accordance with all the laws from the cordless. Starbuck coming through, leaving any pin cordless. Stereo stomping, defeating me is like Latrell choking up John Thompson. Charles Bronson had a death wish for this next to left shit, leaving all these hot air MCs breathless. It was a jam at the center and the party was shaking, and the poppers was popping and the breakers was breaking, and it won't be long to everybody know that the B-Boys rock the document. It said B-Boys rock the document. Jaja w kuchni na antenie Radia Campus. Striggerowaliśmy mnóstwo osób, bo dostałem bardzo dużo różnych wiadomości na Instagram. Pierwszą rzeczą jest to, że źle jemy delicję. Więc możecie zobaczyć na Instagramie Jaja w kuchni oraz na Instagramie Tylko Prestiż się liczy. Ale obciach. jakie my delicje. Ale druga rzecz jest taka, że i to jest chyba ważniejszy temat, czy prowadzimy antyalkoholową krucjatę? No ja na pewno nie, no bo ja szczerze mówiąc, jakby przyszła do mnie firma alkoholowa i mogłabym ustawić na cały rok, no
nie wiem, poważnie bym się zastanowił, bo bardzo lubię pieniądze. I wiesz, ale ja reklamowałem różne rzeczy. Naprawdę. I pracowałem też w patodeweloperce przez półtora roku. Znaczy, ja też chciałam podkreślić to, że ja w swoim działaniu w mediach społecznościowych, czy robiąc imprezy, to nie jest tak, że ja demonizuję substancje psychoaktywne zmieniające świadomość. Na bo tak delicje. Nie jest. Na przykład delicje szampańskie. Nie, nie jest tak, że ja demonizuję. Ja w ogóle jakby nigdy nie użyłam takiego stwierdzenia, że alkohol to zło, albo inne substancje to zło. Ja się w ogóle na tym nie skupiam. Ja też nie uważam, żeby to było zło. Bardziej nie podoba mi się przedstawianie tych substancji w superlatywach, że tworzenie właśnie tej otoczki, o której mówiłam. Tak. I jakby dawanie takiego przekazu, że wszystkie na przykład ważne wydarzenia dzieją się tylko i wyłącznie przy udziale substancji przeróżnych. No ja byłem kiedyś ambasadorem whisky, można tak powiedzieć, ale skupiałem się na tym, jak zrobić z niej na przykład sos czy szarlotkę. No, ale słuchaj, patrz, w ogóle kwestia whisky. Whisky się kojarzy w ogóle z czymś ekskluzywnym, że każdy, wiesz, każdy super pracowity wieczór powinien się skończyć z whisky, każda transakcja. Tutaj ja bym się skupiła na tym, że it's not okay, ale to nie jest tak, że ja demonizuję to, mówię ludziom, żeby nie pili, nie do końca. Nie, w ogóle tak czy nie jest. Czy to lepiej się przejechać samemu i po prostu samemu... Czemu przyjechać? Ludzie, substancje są jakby po różne rzeczy, można się też dobrze bawić, jakby ja... Wiesz, o co chodzi. To, że ja nie mogę pić... Tylko nie można się bawić za dobrze. To, że ja, mi to szkodzi w jakiś sposób, to nie znaczy, że inni ludzie nie podchodzą do tego bardziej neutralnie, tak? No to jest bardzo dojrzałe, bo wiesz, to jest tak jak weganie wojujący, że jedzący mięso są straszni. Ciebie biorą za wegankę, prawda? Tak. Za każdym razem ze względu na, myślę, że ze względu na moją orientację seksualną. Myślę, że sobie przyklejają. Najpierw homo, później wege. Ale może kiedyś będę wege, ja tego nie wykluczam. Najpierw wege, później homo? Tak. To super, możliwe. No, natomiast nie, ja się skupiam bardziej na tym w moim działaniu, że można bez alkoholu. I piszą do mnie osoby, które nie są uzależnione i mówią, Marta, ja jestem w tym momencie 100% albo ograniczyłam spożywanie, dlatego, że ciebie słyszę, że ciebie obejrzałam, tak? Że ja nie zdawałem sobie sprawy z tego, że można bez alkoholu, bo ten alkohol czy inne substancje zawsze mi towarzyszyły. Tak. Więc to jest jakby taki utwierdzony schemat, że się pije przy każdej okazji. No tak, to jest Polska, tu się pije. Także jeżeli ktoś chce, to niech sobie pije. Ja po prostu daję taką możliwość, tak, dla kogoś, kto pić nie chce, albo nie potrzebuje, albo akurat nie ma ochoty. I co, hejtują cię za to ludzie? Za to, co robię? No. Coraz mniej. Ale te 2 lata temu, jak zaczęłam content, czy jak miałam pierwsze swoje wywiady, no to było grubo. Myślę, że było grubo, tak? Ale ja widzę, jak to się zmienia, także patrzę na te pozytywy. Teraz dużo osób, dzięki tej psychoedukacji, którą ja daję, którzy w tym momencie też dają inni twórcy, wiedzą na przykład, że uzależnienie to jest choroba. 2 lata temu, przysięgam ci, ale bardzo mało osób w ogóle o tym wiedziało, więc to się intensywnie zmienia, ta wiedza. No tak, no ale przeszliśmy przez, jeśli można tak mówić, przeszliśmy przez lockdowny bardziej niż przez pandemię, bo to można się kłócić, czy ona jest czy po prostu przestała być w mediach, bo się zgrał temat. I myślę, że wiele osób po prostu, no tak spędzało czas. Siedzieli w domu i pili. Podobno przez lockdown rzeczywiście bardzo uzależnienie się rozhulało. Dla mnie to był najlepszy okres mojego życia. Natomiast z tego, co słyszałam, to rzeczywiście to ludzi bardzo gdzieś rozhulało. Ale najlepszy dlatego, że
lockdowny przypadły mniej więcej na jakieś, jeśli dobrze policzę, pewnie z 40% tego twojego życia w trzeźwości, więc nie miałaś tych triggerów, powiedzmy, imprezowych, bo wszystko było zamknięte. Wiesz co? To dlatego? Miałam zasoby finansowe, mogłam sobie siedzieć w domu. Wtedy właśnie zaczął się ten moment, kiedy zaczęłam nagrywać TikToki zupełnie rozrywkowo, z przyjaciółmi, na zewnątrz, w parku, z uzależnionymi również, gdzieś, gdzie nie można było bez maseczki, a my tam w środku parku układaliśmy jakieś tam taneczne układy. Także nie, ja po prostu przestałam czuć jakąś taką presję działania, wiesz? I sobie siedziałam w domu, ćwiczyłam sobie, dobrze jadłam, umawiałam się na śniadanie online z przyjaciółmi. O, cudowne. Tak, tak, tak. To naprawdę był świetny okres. Zakochałam się trochę platonicznie, bo przez Tindera w dziewczynie z innego miasta, więc jakby ten okres był bardzo miły. To jak ty masz ustawionego Tindera, że z innego miasta? Akurat przejeżdżała przez Warszawę, można powiedzieć. Ale to było całkiem ciekawe. Bardzo pozdrawiam Joannę. Bardzo romantyczna historia. Skoro tych hejtów jest coraz mniej, to nie jest dlatego, że zablokowałaś kilka tysięcy osób? Ja tak miałem, że mam 2500 zablokowanych ludzi. No. Wiesz co, na TikToku czasami blokuję. Ale nie jest to jakaś reguła. Aha. Nie jest to jakaś reguła, aczkolwiek rzeczywiście no TikTok to jest taka dosyć brutalna platforma, więc, więc tak. Zdarza mi się taka, no dosyć przemocowa, bym powiedziała. Wiesz co, CDA jest też bardzo przemocowe. Ja tam kiedyś zupełnie przypadkowo zgodziłem się na to, żeby moje filmy z YouTube'a przeskoczyły automatycznie na CDA i tam są takie kwiatki. Schudnij, ogol się, przebierz i naucz kultury. To jest. To mój ulubiony po prostu, nie? Tak. Fantastyczne. Albo, wiesz, no, byłem jeszcze rok temu, może troszeczkę zakładem, dużo, dużo grubszy i pokazując jedzenie, przecież było tak, zjedz te frytki, będziesz taki tłusty jak ten koleś, nie? I to jest tak, że tego hejtu jest strasznie dużo i to nie jest tak, że zobojętniałaś po prostu, no to czy z drugiej strony jest tak, że, no bo mówi się, że trzeźwość zaczyna być modna. Wiesz co, ja przeżyłam parę hejtów w przestrzeni tej internetowej, więc nie, już mam trochę gdzieś, natomiast hejt wciąż mnie jakoś dotyka i uważam, że to nie jest fajne też, że twórcy potrafią mówić głośno o tym, że hejt ich nie rusza, bo nie wierzę, że w każdym przypadku jest to prawda i jakby mówmy o tym głośno, że jest to przykre, że jeżeli ja nagrywam jakiś ciężki temat o seksie i słyszę, że i dostaję komentarze od mężczyzn, że dziwne, że ktokolwiek mi kijem dotknął, no to jest to jednak przykra sytuacja. Nie, żebym w to wierzyła, bo to nie o to chodzi. Natomiast jeżeli dostaję ileś tam takich komentarzy z rzędu, no to jednak gdzieś tam potrafi zakuć w serduszku i myślę, że to jest całkiem naturalne, więc ja tego nie ukrywam. Tak, hejt jest dla mnie często po prostu przykry, a najbardziej mnie triggeruje, powiem ci, co najbardziej mnie triggeruje. Tak, w momencie, kiedy ktoś mi wkłada w usta coś, czego nie mówiłam. Na przykład? Albo czego nie... No właśnie dlatego na przykład, że uważam, że alkohol jest zły. Nic takiego nie powiedziałam ani razu, no ale jakby komentujący wiedzą lepiej, tak? Okej. Okay. No pamiętam, że straszne rzeczy się działy w takim zorganizowanym hejcie, jak wiele osób się rok temu, no za chwilę niestety mamy niechlubną rocznicę rozpoczęcia tej kolejnej fazy wojny w Ukrainie i kiedy trzeba było zakasać rękawy i pomagać ludziom, bo rząd nie robił niczego, zwłaszcza z ludźmi na Dworcu Centralnym, no to tam był taki już hejt nieorganiczny, tylko ten, który z farm leciał, no to po prostu ojej, co to było? Byłam koordynatorem wolontariuszy z językiem ukraińskim i rosyjskim. Wiesz, co się dzieje, nie? No było to ciężkie. Ja zanosiłem pizzę na górę tam na dworzec od miejsca, które się nazywa Marcello. Zresztą jadąc tutaj zobaczyłem, że ludzie stoją... O Jezu, bardzo bym chciała tam iść. Ludzie stoją tam w kolejce. Bardzo bym
Uciada jest minus 3 stopnie, ludzie, pogrzało was? No w każdym razie oni byli tak mili, że zrobili pizzę i zresztą w ogóle przekonanie chłopaków pizzaiolos, żeby pokroili pizzę napolitańską, to było takie, no dobra, tylko dla ciebie, bo dla tych dzieci niesiesz. Ale wiesz co, ja wrzuciłem film, miałem tych pizz, nie wiem, chyba z 10, zaniosłem to tym dzieciakom, rozeszły się od razu, ale miałem maseczkę, bo wtedy jeszcze po prostu trzeba było w miejscach zamkniętych mieć maseczkę i wrzuciłem film z podziękowaniami i tak dalej, i tak dalej. On się rozszedł w jakichś 600 tysiącach wyświetleń na grupach antyszczepionkowców, czy tych wszystkich pajaców, którzy są pompowani kremlowską propagandą. I wiesz, ten hejt gdzieś leci w ten sposób. Nie? Ciekaw jestem, czy w takim razie nagle producenci alkoholu nie będą chcieli też tak działać. Słuchaj, zobaczymy, ale ja się obronię. Ty się obronisz, tak. Jestem uparta. Dobrze, w takim razie dziękuję bardzo ci za tę rozmowę. Bardzo, bardzo fajny temat. Stresowałem się, szczerze mówiąc. Prawie 7 lat tej audycji rzadko się stresuję, ale tutaj się stresowałem, żeby nie powiedzieć czegoś głupiego, żeby nie trywializować czegoś, co jest ważne i potrzebne, ale też z drugiej strony nie popadać w drugiej mańkę. Mhm. Marta Markiewicz, reprezentująca Sober Rave. Znajdziecie ją na Instagramie. Nie. Tylko prestiż się liczy. Bez polskich znaków. Oraz na TikToku, jako mnie też to boli. Jak cię znajdziemy na Facebooku? Marta Markiewicz. Ale to na każdej tej platformie znajdzie się mnie jako Marta Markiewicz, także. Dobrze. Zastanawiam się, czy wyrwałaś sobie już te włosy, bo kręcisz takiego loczka przez całą rozmowę. Jezu, za chwilę będziesz miała dreda tam. Moi drodzy, wrócił do nas Maciej Złoch, który nas fantastycznie realizował. W międzyczasie jeszcze ogarnął sobie nową umowę na internet, bo jest bardzo multitasking. W studiu był z nami bardzo, bardzo grzeczny piesek Toro. Oczywiście całą rozmowę będziecie mogli posłuchać w formie podcastu, który załadujemy, mam nadzieję, jeszcze dzisiaj. I będziecie mogli sobie tego posłuchać na Spotify, Apple Podcasts, podcastach Empiku, podcastach Prima, bo jesteśmy wszędzie, bo możemy i umiemy. Wow, wow, wow. Ostatnie pytanie. Kiedy następna impreza w Warszawie? A dzisiaj w Warszawie? W Warszawie będzie, słuchajcie, w maju, mogę to powiedzieć. Nieoficjalnie zobaczymy w jakim dniu, a teraz się szykujemy w marcu do innego miasta. Do jakiego? Ale... No właśnie, czy zdradzać, czy nie zdradzać, bo dzisiaj dopiero weszły pierwsze terminy i pierwsze ustalenia. Natomiast to bardzo, bardzo na dniach się okaże i wszystko pokażemy i powiemy. No i tak warto obserwować twoje sociale, żeby z jednej strony zobaczyć może przydatne treści, zawsze jakiś inny punkt widzenia, a jeszcze czasem pokazujesz pieska. Tak! I inne pieski również. A pieski są najpiękniejsze. Moi drodzy, to były Jaja w Kuchni. Cały czas próbujemy zgrać terminy z Piotrkiem Kędzierskim i Bartkiem Kapicą, żeby porozmawiać o lokalu, który nazywa się Pod Gigantami, więc jeszcze nie zapewniam, że to będzie już, ale o tych najsłynniejszych kotletach schabowych, tatarze i bigosie z worka porozmawiamy jeszcze w tym miesiącu na pewno. Realizował nas Maciej Złoch, wspomagał nas Tomek Paziewski, a my teraz słuchamy Deep Cover 98. Chciałaś jeszcze coś powiedzieć? Tak, speed dating będzie dla trzeźwych, także zapraszam na Sober Rave na Facebooka, mamy tam wydarzenie, brakuje nam facetów, także bardzo zapraszam. I teraz ktoś może powiedzieć, że powiedziałeś w radiu, że brakuje wam facetów. Cavity filling, insanity's building a pavilion in my civilian. It can't be the energy that humanity's feeling. A villain without remorse who's willing to out your boss forever and take all the cheddar like child support. I support punning anything he does, anything he loves. A brother from another mother.
mother sent for the above. A dark nigga just like me, one of the best might be. Even better, leaving niggas kneeling on their right knee. Spike Lee couldn't paint a better picture. You small change, I'm blowing out your brains, getting richer. Hitching with the Mac, smacking bitch, nigga, what? You getting stuck? My trigger fingers into yet the fuck. Truck jewels, cruising in the land, pumping cash rules. Last crew to run it, caught a 100 trying to pass through. That's true, so who the next to get it? TS the best that did it. Get it off your chest, kid, admit it. And it's here, and you don't stop. 20 shot clock with the cop killers fiddler to the top. Yeah, and you don't stop. Joey cracks the rock and Big Pun keeps the guns cocked. Yeah, and you don't stop. We'll make it hot, nigga. What? Bring it up, blow your whole spot. Yeah, and you don't stop. It's still 187 on an undercover guy. Fuck the police, I squeeze first, make a knee third. Taking feet first through the morgue, then launch them in the key bird. The streets curse, the First Amendment's culturally biased. The poster suppliers with right tonight. I hold my rosary tight as I can. I'm one man against the world, just me and my girl, Black Pearl, Athena, my Sphina, but keeps it real, you know the deal. We steal from the rich and keep it peeping, it's no secret. Watch me and Joe go back and forth and freak. Creep with me as I cruise in my Beamer. All the kids in the ghetto call me Don Cartagena, kicking ass as I blast off heat. And you never see me talk to police. No, you should know that I really don't care. Pull you by the hair, slit your throat, and I leave you right there. So beware, it's red, that niggas want beat. Rip on speak and let these motherfuckers know how we run the streets. Fuck peace, I run the streets deep with no compassion. Puerto Ricans known for slashing, catching niggas while they sleeping, no relaxing. Keep your eyes open, sharp reflexes. Three Texas in the Jeep Lexus, just in case police test us. Street professors, terror squad, ghetto scholars, full of clips mob, inflicts the free regard when the metal hollers. Better acknowledge or get knocked down until I'm locked and shot down. Had the beat, couldn't make me put my clock down. We locked down, fake rounds in the chamber, boogie down major like nine. I bust mine every time, plus I'm the crime boss of New York, where we taught to walk the walk, where my niggas carry chalk and stalk. I pray like a predator. Whoever want it, go get it, set it, baby, and I'ma bury ya. So remember the squad that I'm reppin', I'm full of clip of my weapon and punish niggas till it's Armageddon. Yeah, and you don't stop. 20 shot clock with the cop killers fill up to the top. Yeah, and you don't stop. Joey cracks the rock and Big Pun keeps the guns cocked. Yeah, and you don't stop. We'll make it hot, nigga. Why? Bring it up on your whole spot. Yeah, and you don't stop. It's still 187 on an undercover guy. Yeah, and you don't stop. 20 shot clock with the cop killers fill up to the top. Yeah, and you don't stop. Joey cracks the rock and Big Pun keeps the guns cocked. Yeah, and you don't stop. We'll make it hot, nigga. Why? Bring it up on your whole spot. Yeah, and you Akademickie Radio Campus.